Witam wszystkich. Dziś odcinek w plenerze. Przepięknie. Słoneczko do pieka. Aż się nie chce siedzieć w bunkrze, więc postanowiłem wyjść do Was i nagrać coś na świeżym powietrzu. Myślę, że to będzie z korzyścią dla Waszej optyki, bo ciągle ta kuchnia, białe szafki, więc dzisiaj odmiana. Przygotowałem się do lekcji. Mam wypisanych kilka takich pytań, może trochę więcej niż kilka, które gdzieś tam się pojawiły. Spróbujemy na nie odpowiedzieć w jednym takim zbiorczym odcinku. To się ładnie nazywa Q&A, jakkolwiek by to nazywać. No w każdym bądź razie pomyślałem sobie, że może to będzie dobry pomysł, żeby coś tam spiąć jedną wielką klamrą. Dobra, pierwsze pytanie. Pisze Robert AAA. Powiedz, ile dokładnie dawałeś warzyw do zmiksowania Shreka? Słuchaj, ze Shrekiem to jest historia na winie. Co się na winie, to wrzucam. Nie mam żadnej miarki. Jak widzicie, często improwizuję. W ogóle Shrek to jest taka potrawa, która jest dla twardzieli, jeżeli dawać imbir i czosnek. Wiele osób mi zgłasza, że nie da rady przepić tego, bo jest za ostre, za śmierdzące i w ogóle bla. I zgadzam się z tym, bo to naprawdę trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby to pić, więc Shrek jest, że tak powiem, instytucją indywidualną. Każdy sobie daje co chce, ile chce, jak chce. Żeby trochę złamać ten smak trawiasty, można dodać jakieś jabłko, można dodać banana, można mniej jarmużu dać, albo go wcale nie dawać, zamienić to jakąś inną zieleniną. Chodzi tylko o to, żeby w tym szeregu znajdowały się warzywa z dużą ilością chlorofilu, czyli ten zielony, który jest podobno ma właściwości autooksydacyjne, czyli przeciwutleniacze, czyli no, umówmy się, w bardzo dużym skrócie, antyrakowy. Telefon niestety dzwoni, jak widzicie, trzeba pracować właściwie cały czas, bez pracy nie ma kłacz. Dobra, jeżeli chodzi o Shreka, mamy wyjaśnione. Drugie pytanie, jakie białko sojowe dodaję? Słuchajcie, nie ma znaczenia, jakie dodaję, bo może być białko sojowe, może być białko serwatkowe. Najlepiej to jest stosować izolat, wtedy najszybciej się to ładniej rozpuszcza, nie ma problemu z grudkami. Chodzi o to, żeby to było czyste, dobre, z jakiejś w miarę sensownej firmy, a nie tam z jakiejś krzak, które nie wiadomo co to jest i nie wiadomo jakie ma parametry. Pani Elżbieta Kamińska pisze, że proszę napisać, gdzie można kupić te wszystkie przyprawy. No, generalnie nawet wczoraj właśnie siedziałem do nocy, wybierałem, bo przyprawy kupuję u różnych dostawców, tak naprawdę u 4-5 różnych dostawców kupuję w zależności od tego co potrzeba. Więc tutaj się nie ma co tyrtolić. Sprawdzić tylko sobie ilość opinii, komentarzy pozytywnych. Nie chcę podawać tutaj jakby celowo producenta jakiegoś jednego, bo mogę być posądzony o jakąś krypciochę. Także sprawdzić sobie, poszukać. Jeden ma w lepszej cenie, nie wiem, ostropes, drugi ma zieloną herbatę, trzeci ma jeszcze jakiś tam gojnik. Także no musicie trochę pogrzebać sobie. Jeżeli ktoś bardzo się uprze, to ja mogę podać w prywatnym wiadomości, skąd ja to biorę, no i tyle, nie? Teraz Klaudia Staszkowska pisze, mam co jeść, co ograniczamy lub wykluczamy z diety, białka, węglowodany. Bardzo długo próbuję schudnąć, ale brak motywacji i właściwej rady. Proszę o odpowiedź, pozdrawiam. Słuchaj, no nie da się tego opowiedzieć, bo wszystkie moje filmy dotyczą tego wszystkiego, jak jeść, co jeść i tak dalej. No najkrócej rzecz ujmując, to jest niełączenie węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym w jednym posiłku z produktami tłuszczowymi. To tak w dużym skrócie. Ale no, zawsze od każdej reguły jest wyjątek i w tym momencie no, trzeba trochę prześledzić moich filmików. Ewentualnie jakieś konkretne przykłady, jak mi podeślesz, to na maila. Tutaj podam Wam maila. Mam adres mailowy, to jest gruba2017@wp.pl. Jak tam podeślesz jakieś rzeczy, to spróbujemy zweryfikować, szybko sprawdzimy, poprawimy, ewentualnie powiem, co jest ok, co jest nie ok, według mnie oczywiście, tak? No i na tej zasadzie. Czy do Shreka dodawać wody? Absolutnie tak, dodaję wody, bo sama zielenina niestety nie da tyle soku. Ja na ten robot, który często widzicie, daję mniej więcej 750 ml wody, drugie 750 to jest objętości trawy i innych pochodnych, także na pewno mamusiu trójeczki, na pewno musisz dać wody. Katarzyna Demiańczuk pyta, bazuje Pan na diecie Montagnaca, a co po stabilizacji wagi? Jaki system żywienia zamierza Pan wybrać do stosowania na zawsze? No właśnie tak jak stosuję. Rzeczywiście w dużej części jest tam indeks glikemiczny, czyli najkrócej rzecz ujmując dieta Montagnaca.
Co prawda jest tam parę jeszcze elementów innych jakby diet czy innych sposobów myślenia i nie zamierzam nic zmieniać. To co jem, to co robię teraz, będę jadł do końca życia. Nie zamierzam jakby przejść na dietę niskokaloryczną czy niskoenergetyczną, żeby jeszcze schudnąć. Organizm sam sobie znajdzie stan równowagi, kiedy powie dość, kiedy więcej nie chudnąć. I to będzie ten moment, kiedy w zasadzie muszę go zaakceptować. Bo oczywiście mogę później dalej próbować jeszcze schudnąć, ale to się będzie już wiązało z tym, że będę musiał przejść na dietę niskokaloryczną, a po zejściu z tej diety niskokalorycznej efekt jojo gwarantowany, w związku z tym bez sensu. Dieta według tego pomysłu, który ja stosuję, opiera się na tym, że dostarczam odpowiednie ilości składników odżywczych, białek, węglowodanów, tłuszczy, witamin i makro i mikroelementów, a organizm sobie dalej robi z tym, co chce. I tyle. Trochę aktywności, trochę ruchu, żadnej jakiejś tam ekstremalnej aktywności, po prostu zamiast jechać windą, dwa piętra do góry po schodach i to wszystko. Marlena Wilk. Czy soli pan potrawy? Tak, solę. Używam soli. Nie jestem jakimś ortodoksem, żeby nie używać przypraw. Wszystko normalnie, tak jak się gotuje w kuchni. Solę, pieprze. I doprawiam tak, jak żeby to miało smak. Nie ma sensu katować się, chyba że ktoś ma problemy zdrowotne z ciśnieniem, to oczywiście ilość sodu i sodu zawartej w soli między innymi ma znaczenie dla schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Natomiast dla każdego przeciętnie zdrowego człowieka zalecam po prostu doprawić sobie do smaku, żeby to miało jakiś smak, żeby to się jadło, a nie tylko się człowiek męczył przy tym. Gacyk. Odnośnie kurczaka na butelce, czy butelka ma być pusta? Nie, ja daję butelkę po piwie, nie daję z piwem, tylko daję po piwie, ale napełniam ją wodą. Myślę, że to w jakiś sposób trochę przejmuje ciepło, utrzymuje go, grzeje później od środka, a też powoduje to, że butelka raczej nie pęka, chociaż przy tych temperaturach, jak piekę tam 170-180 stopni, to raczej nie powinna pęknąć. Także na upartego można by nie dawać nic, ale wlewam wodę po prostu. Mam dyżurną butelkę, którą za każdym razem sobie po zdjęciu kurczaka wrzucam do wody, chwilę się moczy, ładnie wszystko schodzi gąbeczką, odstawiam do szafy i mam na następny raz, żeby nie musieć się martwić i odklejać non-stop te naklejki. Happy Travel. Chciałbym zapytać o te musli, o którym Pan mówi we filmiku. Na pewno są to płatki owsiane. Czy może Pan napisać coś oprócz płatków? Wielokrotnie już podawałem jakby skład tego mojego pseudo musli. Tam są rzeczywiście płatki owsiane, płatki jęczmienne, jakieś tam żytnie, są otrępy. Daję tam różne cudawianki, co tobie się tylko wymyśli, co wpadnie tobie do ręki, to tak syp. Chodzi o to, żeby była duża ilość błonnika, dobrego błonnika, który poprawia trawienie. Mówiąc krótko, po prostu czyści na flaki i o to chodzi, żeby nie było złogów, nie było zatorów, nie było żadnych ognisk zapalnych, żeby nie było możliwości do tworzenia się ewentualnie jakichś tam raczysk i nowotworów. Rob Grob 1. Czy kasza gryczana do tłuszczu może być? Tak, kasza gryczana nadaje się, natomiast pamiętajcie, że to jest takie już granica. Inne kasza już, na przykład pęczak już nie, kasza manna się nadaje, nawet amarantus już tak średnio, a kasza gryczana, który ma indeks 40, według mnie się nadaje. Natomiast według tych wszystkich prawideł, które mówią o diecie Montignaca, nie wolno dodawać kaszy do tłuszczy. Ja, jak widzicie, dodaję, mam efekty, dieta idzie, waga spada, więc myślę, że nie trzeba być tak ortodoksyjnym, a nie ma nic lepszego niż fajny jakiś gulaszyk z dobrą kaszą, więc tutaj ja bym zalecał. Natomiast oczywiście osoby, które bardzo restrykcyjnie przestrzegają diety Montiego, mnie zakrzyczą, że nie wolno, nie wolno. No, Monti nie, Michaś może. Pani Aldona Kraśniewska. Witam. Chciałam się zapytać o niełączenie produktów. Nie łączymy węglowodanów i tłuszczy, bo się zgubiłam. Tak, już to właśnie mówiłem. Nie łączymy węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym, czyli powyżej 40. Właściwie ja tak sobie wyznaczyłem około 50, ale około 40. Nie łączymy tego z produktami tłuszczowymi. Czyli to jest jakby najkrótsza informacja. Znowu pyta Rob Grob 1. No właśnie, chciałem zapytać o alkohol. Węgle czy tłuszcza. Umówmy się tak. Na redukcji, na tym pierwszym etapie, każdy alkohol jest B. Tak? Każdy alkohol niestety zaburza całą gospodarkę i dostarcza
kalorii. Ja wiem, że kalorie to jest pojęcie względne, natomiast dostarcza pewnych wartości energetycznych. Jeżeli już to by kwalifikować, to ja bym zakwalifikował to do węglowodanu, bo to są czyste węglowodany. Piwo to jest maltoza, wódka to wiadomo pochodne jakieś tam procesu fermentacji, skrobi i tak dalej. Więc ja bym to wszedł w kierunku węglowodanów. Jak pić? W ogóle najlepiej nie pić, bo woda jest B. Natomiast jeżeli już bardzo musicie, to starać się unikać jakichś bardzo słodkich nektarów, Coca-Coli, Pepsi i tak dalej. Pić z jakimś delikatnym, tylko naturalnym sokiem albo woda z cytryną, z lodem, ewentualnie na czyściocha i popijać to tylko jakąś herbatą, bez cukru i tak dalej. No, ale umówmy się, że w pierwszym etapie redukcji odstawcie jakikolwiek alkohol, bo naprawdę miesza w głowach i strasznie rozwala ten cały proces. Ja widzę sam po sobie, moje grzechy, które gdzieś tam się pojawiają weekendowo, nieraz jakiś długi weekend i tak dalej, no to wiadomo, jedzenie, picie, jak picie to i zagryzka i w tym momencie czuję, że po takim dobrym weekendzie zaczyna mnie cisnąć w pasku, więc oznacza to, że coś się zatrzymało w każdym razie. No 100%. Czym najlepiej popijać wódkę? Ja to Coca-Cola i nie mogę za cholerę tego zmienić. Jakie wina polecasz? No to już przed chwileczką mówiłem o wódce i popijaniu. Jeżeli chodzi o wina, to jedynie słuszne, ja z kolei bardzo lubię wytrawne wina, takie kwasiory po prostu mołdawskie, gruzińskie, jakieś chilijskie, twarde, ciemne, naprawdę takie garbnikowe, ziemiste posmaki, to mi bardzo odpowiada. A jakie polecam? Takie, żeby ci smakowało, bo jeden woli synową, drugi teściową. WR. Przydałoby się trochę siłowni, oczywiście bez wariactwa, ale koniecznie. Powodzenia. Tak, masz rację. Natomiast też już ten temat kiedyś poruszałem. Najpierw chcę zjechać jeszcze trochę z wagi, dlatego że ćwiczenia na siłowni, szczególnie te, które przynoszą fajne efekty, to są takie interwałowe. Są przy dużej nadwadze dość niebezpieczne, szczególnie dla stawów skokowych, stawów kolanowych, dla kręgosłupa. Łatwo kontuzje. Ja sobie założyłem, oczywiście znajdą się trenerzy, którzy nie zgodzą się z tym, bo można to poprowadzić dobrze, inteligentny trening nawet przy dużej nadwadze i racja. Natomiast ja nie do końca rozeznaję się we wszystkim, a jestem poznaniak, nie chcę płacić za trenera personalnego, bo mnie na to po prostu zwyczajnie nie stać. I wymyśliłem sobie, że najpierw zjadę trochę z wagi ćwiczeniami aerobowymi, rowerkiem, spacerami i dietą, a później wprowadzę troszeczkę więcej takich właśnie ćwiczeń już interwałowych, takie, żeby troszeczkę dopracować posturę. No, chodzi o to, że gdzieś ta skóra musi się w jakiś sposób zagospodarować mięśniami, bo zostaje flaczek niestety przy takiej dużej nadwadze, jaką miałem. Zostaje taki fałd skórny. Nie jest to może jakiś straszny i tragiczny, natomiast no, na pewno Mister Olympia to już nie będę. Mariola Józefowicz. Swoją drogą, co to za magiczny garnek i jakie objętości? Nie, to nie jest żaden magiczny garnek, zwykłe jakieś chyba duraluminium pokryte jakimś tam teflonem, kupione za czapkę śliwek. Natomiast ono jest bardzo fajne, bo można je fajnie rozgrzać dobrze i można tam dosyć mocno pohajcować na nim. On ma chyba około 4 litrów, 4,5, także nie ekscytujcie się. Dajcie każdy możliwy garnek, jeżeli wyjdzie Wam fajna potrawa, to już będzie magiczny garnek. Agnieszka Guśka. Na samym początku diety i teraz masz wyliczone BTW, czyli białko, tłuszcze, węglowodany, czy jednak polegasz na swoim ciele? Słuchaj, nie liczyłem tego. Robiłem sobie parę razy, 2 czy 3 razy takie kontrolne pomiary dni. Ustawiałem sobie to, co lubię, to, co chcę i mniej więcej sobie ustawiałem. Mam ustawiony tylko cel, żeby tego białka było trochę więcej niż norma przewiduje, w granicach 1,5, 1,7. Wiem, że niektórzy powiedzą, że to dużo, ale białko pomaga chudnięciu, jeżeli się tylko zaopatrzy odpowiednio we wodę, nie ma z tym problemu. Parę razy, 2 czy 3 razy zrobiłem sobie coś takiego, że podliczyłem. Trzymało się to mniej więcej kupy, kaloryka dokładnie w punkt była trafiona, więc jakoś tak trochę poznałem swoje ciało już i myślę, że to może być jakiś dobry wyznacznik. Tak? Zresztą po jakimś czasie, patrząc na te potrawy, patrząc na objętości, patrząc na swoje przygotowania, sama ocenisz, czy na przykład to jest za dużo, to jest dobrze, bo po prostu będziesz wiedziała, ile jesteś w stanie zjeść i jak się najeść, obezierać wręcz. Katarzyna Demiańczuk znowu. Ile posiłków Pan dziennie zjada? Jaka ma Pan metoda na ewentualne napady głodu między posiłkami? Po pierwsze, na Pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze, więc umówmy się, że jestem Michaś Grubas, Michal, jakkolwiek będziecie chcieli nazywać, to ok, ale z tym Panem to bym nie przesadzał.
Jeśli chodzi o posiłki, staram się ustawić sobie 4 posiłki. Kiedyś próbowałem 5, natomiast nie wyrabiam się czasowo. Jestem handlowcem, różne rzeczy mi się po drodze w życiu zdarzają, rozmowy mi się przedłużają. Gdzieś stoję w korku, nie mogę akurat w danym momencie zjeść. I zauważyłem, że żeby bez spinki ustawiam sobie 4 posiłki dziennie. To u mnie się sprawdza. I co jeszcze? I wyliczone. No nie mam wyliczonych, tak jak wspomniałem, białek, tłuszcz, węglowodanek. Staram się po prostu kontrolować to mniej więcej. U mnie zawsze jest trochę więcej tłuszczy. Niestety mam tego świadomość, bo lubię zażreć mięcho, tak? Jestem facetem, który lubi zażreć i kuraka, i szynkę, i od czasu do czasu nawet parówę, więc w tym momencie u mnie te tłuszcze zawsze trochę podbijają się i na niekorzyść mniej jest węglowodanów, a więcej tłuszczy. Arek, co sądzisz o owsiance na śniadanie na mleku z miodem? Aj, no i tutaj owsianka. Jeżeli już mówimy o owsiance, to pamiętajcie, że płatki owsiane tylko górskie, według mojej teorii, z tego względu, że są przed obróbką termiczną i są mniej porozkładane te cukry, więc ten indeks glikemiczny jest mniejszy, bardziej przydatny. Na mleku. No mleko mogłoby być, gdyby było do 1,5% tłuszczu, najlepiej to 0% tłuszczu. Ja używam, jeżeli już jadam owsiankę, to używam zwykłej wody. Namaczam sobie te płatki dzień wcześniej, wieczorem, one ładnie zmiękną i rano dokładam tylko owoce, jakieś takie świeże, żeby to było rzeźkie, typu nie wiem, maliny nawet mogą być mrożone. Teraz sezon zaczyna się, macie już wszystkie świeże, ale ja sobie się ratowałem, także dawałem sobie kilka malin, kilka borówek, kilka aroni takich, żeby to wszystko, że tak powiem, się mieszały smaki i jakiś banan, może być pomarańcza, cokolwiek sobie myślicie. Chodzi o to, żeby nie same płatki na wodzie, nie? Domini 254. Jakiej mocy jest twój blender? Och, Holender. Gdzieś tam odpowiadałem już na to pytanie wcześniej. Chyba 1700 watów, nie wiem, nie pamiętam. No w każdym razie daje radę. Nieraz jak mu tam nawet zapodam jakieś głupoty, to przerobi. Jakie białko kupujesz? Na co zwracasz uwagę przy zakupie? No to już temat już było na temat białka. Po prostu ja kupuję białko sojowe, jako izolat białka sojowego. Jednej, tej samej firmy od lat, mają różne smaki. Co prawda te smaki niekoniecznie odpowiadają. Kakaowe czy tam czekoladowe, białko nie ma nic wspólnego z tym smakiem, więc sobie dosypuję wtedy korab. To jest takie właśnie kakałko, tylko że trochę lepsze, w sensie, że beztłuszczowe. O, muszę podnieść teraz, przepraszam. Tylko że beztłuszczowe, lepsze, no zobaczymy. Mi się sprawdza. Co powiesz w skrócie jeszcze raz o łączeniu składników, które poleca, że niskim indeksem glikemicznym, tłuszcze, składniki również? No to już przewijają się te pytania mniej więcej. Chyba będę musiał zrobić jeszcze raz odcinek taki w pigułce odnośnie łączenia bądź niełączenia pewnych produktów i jak to się ma do teorii, bo widzę, że często te pytania się pojawiają. Teoretycznie to jest jak z jazdą na rowerze. Dla mnie to jest proste jak budowa cepa, pod warunkiem, że się nauczył człowiek raz i to zna te zasady. Więc chyba rzeczywiście skończę się na tym, że dokręcę jeszcze jeden taki odcinek, który będzie dokładnie regulował wszystkie te kwestie. Nelka 219. Jaki masz pulsometr? Holender. Sigma? Tak, Sigma mam. Z tutaj czujnikiem na klatkę piersiową, nadgarstkowy. Podobno jest mniej dokładny. Parę lat temu przyjaciele zafundowali mi takie cudo, takie mam. W zasadzie od lat nic się z tym nie dzieje. Bateria tylko jest wymieniana, no i działam dalej. Na moje potrzeby wystarczy. Gdzieś tam są jakieś opcje, że można sobie tam to poeksportować, czy pozaimportować do jakichś programów, analizy, obróbki, jakieś średnie wyciągać. Mi to jest w zupełności niepotrzebne, bo tak naprawdę ze mnie sportowiec jak z koziej dupy trąbka, więc ja potrzebuję tylko w danym momencie jakby informację, jaki mam puls, ewentualnie czas przejazdu. Ta kaloryka też tak do końca nie ufam jej, ale jakiś tam punkt odniesienia jest, więc nie potrzebuję żadnych. Czy ta kawa z cukrem, czy bez? Ja piję czarną, gorzką kawkę, nie używam cukru do słodzenia. Kiedyś używałem, ale sam z siebie zrezygnowałem. W którymś momencie stwierdziłem, że bez sensu słodzę. Ciężko się było przestawić na początku, bo kawa bez cukru smakowała ohydnie. Natomiast po tygodniu bądź dwóch zacząłem odkrywać zupełnie nowe smaki. Zaczęło mi zupełnie co innego smakować, zupełnie inaczej ta kawa. I teraz jestem wdzięczny, że podjąłem taką decyzję, bo okazało się, że kawa może mieć smak każda indywidualna, każdy gatunek wbrew pozorom ma swój smak. Jak się pije, powiedzmy, z cukrem, to się bardzo mocno fałszuje. Jeszcze ktoś dolewa mleka, to już w ogóle i wtedy jest albo mniej gorzka, albo bardziej gorzka i na tym się smaki kończą kawy.
Natomiast pijąc bez cukru, bez mleka, typowo gorzką kawę, można naprawdę znaleźć wiele fajnych smaków i tego wszystkim jakby życzę i polecam, bo można się bawić smakami z napojami, tak samo z herbatą, z kawą czy z daniami. Bawcie się, odkrywajcie nowe smaki. No i dobra, no i w telegraficznym skrócie koniec Dębiec. Pytania mi się skończyły. Jeżeli coś jeszcze będziecie chcieli wiedzieć, będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, jakieś problemy czy niejasności, dajcie znać w komentarzu pod spodem. I tyle. No. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Jak się podobał, to dajcie, czekajcie, muszę teraz ładnie się zorganizować, dajcie lajka, zasubskrybujcie. Cały czas będę powtarzał do ustranej śmierci. Polecajcie mój kanał nie dlatego, żeby mi suby rosły, tylko że jeżeli macie jakiegoś grubasa w okolicy, który sobie nie radzi z tym, to być może uda mi się w jakiś sposób moim gadaniem go przekonać. Udało mi się już to naprawdę, mam kilka udanych prób podjętych diety, kilkanaście następnych, które są w trakcie i z mniejszym lub większym skutkiem idzie to zrobić. Nie mam monopolu na wiedzę na pewno, więc nie chcę się tu wymądrzać. Natomiast no, ten sposób myślenia i sposób działania idzie. Jeżeli są osoby, które w jakiś sposób praktykują moją dietę, to też dajcie znać, jakie macie efekty, jak wam się udało zjechać, czy się udało zjechać, czy macie jakieś zastrzeżenia, czy może zmodyfikowaliście jakąś moją dietę. To też będzie dla mnie pouczające, bo być może robię coś nieświadomie źle, jakiś błąd popełniał, który bardzo szybko można wyeliminować żywieniowo i wyjść jeszcze na lepszy efekt. Także z korzyścią będzie to dla wszystkich, którzy gdzieś się biją z myślami, co zrobić ze swoimi kilogramami. Tymczasem odmeldowuję się w pięknie słoneczny dzień, aż się nie chce ruszyć, po prostu jest fenomenalnie, no, cisza i spokój. Polecam przebywanie na zewnątrz, słoneczko i wszystko. Do następnego.